Widziałem, że ten ma pracę zadawać. Kuchara. Wina msze, dziady katolicki. A jak taka żebraczka katolicka powie co, ty powiedz, że żebraczek katolickich jest to, że ona nie jest samotna, bo świnia nie jest samotna w chlewie żyjąca. Tutaj są, proszę Państwa, pod marszałkowską sklepy. Możecie Państwo kupować. Także na przykład tutaj jest do 21, czyli że do 20, o Jezus, do 9. A tutaj jest do 22, tak więc dla takich pijaków, którzy od papieża jadą ze Stadionu Narodowego, no to mogą tutaj piwo kupić, prawda? Wiecie Państwo. Katolik, czy to wiecie Państwo? Klają piwo, może każdy nawet świadkowie jego piją to, ale na pewno nie z okazji Matki Boskiej, znaczy Częstochowskiej, ze Święta Bożego Ciała, Komunii, Chrztu. I to nawet nie musicie Państwo nauczyć się odróżniać, że to nie są geje, to nie są lesbijki. Tylko to są wieże, pozostawione kibice, czyli że to są te żebraczki. To ta żebraczka, co się przygląda, obserwuje katoliczka. Ona powinna w tej rodzaju to wyklepać. Wyczepać. I też. Także powinniśmy wiedzieć, że skoro tutaj jesteśmy pod Marszałkowską, to na Marszałkowskiej miałyśmy cały pochód gejów i lesbijek w Polsce. W Polsce. No i też wiecie Państwo, że prawdę powiedziawszy, to z Podlasia też nikt nie przyjechał, za Anglo-Ameryki Białystok nikt nie przyjechał na te gejów i lesbijki, bo tam prawosławni ludzie, to właściwie to oni nie są ani gejami, ani lesbijkami. Prędzej może by na taki mecz przyjechali. Bo tutaj widzicie Państwo, Gruzini też poprzebierani są za napisy Polska, Polska, Polska. No to tak samo i z Anglo-Ameryki Białystok, jak przyjadą tutaj do katolickiej Polski, a na Mazowsze nad Wisłę, no to też mogą mieć napisy Polska, Polska, Polska. Także już wychodzimy na Pałac Kultury Stalina i Lenina, bo dzisiaj jest on w kolorach cały czas. W kolorach cały czas. Także zapraszamy wszystkich żebraków, ale jeżeli jakaś żebraczka katolicka powie co, to ty jej odpowiedz, że żebraków waszych katolickich jest to. Także tu jest ulica Chmielna, możecie Państwo rzeczywiście na tę Chmielną pójść, bo to całonocne czuwanie. Skręcamy w lewo, proszę Państwa. No i tutaj wychodzimy z powrotem na ulicę Marszałkowską, gdzie dzisiaj miałyśmy cały pochód gejów i lesbijek. Każda grupa środowiskowa, jak Państwo zauważyliście, ma swoje problemy. Każda grupa środowiskowa. No i przecież geje i lesbijki też będą mieli problemy, jak oni tutaj zaczną działać w Polsce oficjalnie. W Polsce dla Polski siema, no bo tutaj nawet z Ameryki nikt nie przyjechał. Tylko takich parę gości było, wiecie Państwo, stąd parę gości było dosłownie z... No, może nawet i z Włoch, może nawet i z Hiszpanii, ale tak naprawdę z Ameryki to Białystok nie było. Ani prawosławnych ludzi nie było, a to Polaczki stoją i kopcą. No, także, no, prawosławni z Anglo-Ameryki Białystok, po co by tu mieli przyjechać? Jan Paweł II, po co dla nich? A ci, którzy tam na tych meczach byli, Polaczki, proszę Państwa, no to...
przecież wiadomo, że tam był Jan Paweł II, wasz papież. Potem, a to najpierw to byli świadkowie w roku 85, 87, ale już teraz na tym stadionie świadkowie Jehowy nie są i nigdzie tutaj tych świadków Jehowy po prostu nie ma w Warszawie, bo świadkowie Jehowy są tylko w Anglo-Ameryce, w Białystoku. Momentalnie tu idzie jakiś do świetniczki dziad katolicki i po prostu jak ktoś koło ciebie się kręci, to albo będzie zaraz żebrał, albo coś będzie prosił, bo tak jak mówię, że żebraków kto? Jakby jakaś katolicka żebraczka powiedziała co? No to ty powiedz do żebraków katolickich co? I rzeczywiście, no kilka razy jak tam nagrywam, proszę Państwa, te filmy i ten pałac, co dzisiaj powiedzieli, że kolorowy będzie cały czas, chcę nagrać całą noc, no to ciągle jakiś żebrak mi przeszkadza, także nie mogę strasznie długiego filmu nagrać, no bo muszę dać kopa na rozpęd, żeby odpędzić tych żebraków, żeby tyle nie żebrali, bo nie wypada. Także proszę Państwa, mamy tutaj ulicę Marszałkowską i ci, którzy po prostu tego stadionu dziesięciolecia narodowego lecą, no to typowe takie chamiuki katolicko-ateistyczne, no bo przecież wiadomo, że katolicy to oni w nic nie wierzą, idąc sumptem za Żydami, którzy to Żydzi kiedyś zabili Jezusa Chrystusa, a tym katolikom to nie opłaca się wierzyć w Jezusa Chrystusa. Biblii nie czytają, nawet jej na oczy nie widzieli, a o księdze Mormona to nie ma co mówić. No to więc jak tutaj pojawili się, no jakiś czas temu, 20-30 lat temu, Mormoni z USA, no to przecież wiadomo, że Mormoni się nie przyjmą. Mormoni się nie przyjmą, no bo tutaj nikt nic nie chce czytać. Tutaj jest wszystko uproszczone, bo Locha krótko żyje i Locha na przykład ma ta książeczkę do nabożeństwa Brewiarz. To są takie kawałki poprzecinane, wiecie Państwo, jak to dla tych Loch wystarczy, że one mają na tyłkach paski, no to nie dość, że Locha krótko żyje, to jeszcze krótkie te modlitwy ma. Ale Locha powinna mieć dobrą pamięć, żeby wiedziała, że jeżeli ksiądz jej powie, że na pokutę ma 102 odmówić, razy zdrowaś Mario, która tak naprawdę to nie istnieje jako kult, to było zabronione, było bałwochwalstwo też, no to ona się nie może, ta Locha, pomylić. Po prostu 102 razy, no może najwyżej, 103 razy powiedzieć zdrowaś Mario, to wtedy wiecie Państwo, jakoś tam ten Bóg to zrozumie. Nagrywamy dalej, proszę Państwa, bo tu jest dużo koloru, Państwo zobaczą. Dużo jest koloru na ulicy Marszałkowskiej, a ugroza jakby burza miała być, burza gradowa. I oni tak kręcą, kłamią, oni się tą pogodą bawią, bo i tak ta pogoda się nigdy nie sprawdza, a zwłaszcza, że mówimy dzisiaj o kłamstwie, że katolicy kłamią, katolicy uprawiają bałwochwalstwo, katolicy wierzą w Trójcę, w duszę nieśmiertelną, w życie pozagrobowe, w co nie wierzą na przykład w ogóle świadkowie Jehowy, bo przecież człowiek jest duszą i człowiek ma być uduchowiony, a nie być taką lochą krzykliwą, proszę Państwa, która ma na dupie co najmniej dwie pasy. Dwie pary pasów, czyli co najmniej po dwa pasy. Także proszę Państwa, tutaj jest Warszawa, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, to Wachowacie. Widzicie Państwo, ludzie czekają tutaj albo na przystanku, na wolę pojechać na Bemowo. Dzisiaj też mogłam pojechać do Tesco Extra, ale nie pojechałam do Tesco Extra, ani tej Rudej Moniki dzisiaj też nigdzie nie było z Tesco Extra. Były takie, tylko takie dziadówki, które chciały gdzieś wejść, żeby tylko, wiecie Państwo, pokazać, że ona może tam wejść gdzieś, tu wyżej.